Dzień dobry. Dobry. Nie szkoda ci czasu? Spłaciłaś. Pociąg nie ucieknie, na paragon czekam. Spokojnie, panie Liciu. No ale po co jak zapłacone? O, proszę, świeże, tanie, od tego pana obok. Sekundę kupiłem bez tej całej paragoniory. Od tego gościa te spaki sprzedaje? Ładnie mi pan konkurencję wspiera. Wolny rynek, panie Lidziu. Dziękuję. O, panie Lidziu, dwa jajka zbite. A czas płynie. Proszę bardzo, do widzenia. Nie ma za co. Co za co? Wymieniła ci te jajka, bo stałem tam ja i moja błyskotliwa ironia. Ty, twoje ironio? Tu już kolejka. Wymieniła mi, bo musiało, paragon miałam. A, jasne, nie wiesz czasem. Tak, i ma rację, że trzeba wspierać swoje lokalne sklepy. Tak? Tak. A ten od jajek z paki to co, nie swój? Obcy? Alien? Swoje sprzedaje i taniej. Taniej, bo bez kontroli jakości. To nawet nie wiesz, skąd te jaja pochodzą. Jak to skąd? Każde jajo pochodzi z jednego miejsca. Centralnie z drugiej strony kury. O, posłuchaj. Ostatnio opony wymieniałem. Mówiłem, że to solidna firma. Jeden dzień i proszę. O, opony nówki, hamulce sprawdzone, nic tylko śmigać. 800. No jak? Umawialiśmy się na 6 stówek. A, bo to ta wersja ekologiczna, bez drukowania papierku. No, wystarczy, że ja dokładam do tego biznesu. Będzie pan zadowolony. No. Chyba nie będzie pan zadowolony. Ciśnienie. Oponę rozsadziło. Shit. Nie ciśnienie oponę rozsadziło. Shit, tylko twoje wrodzone skąpstwo. Ty się w ogóle cieszy, to w trakcie jazdy się, wiesz, nie przydarzyło. A tego oponiarza to też tutaj spotkałeś? Pewnie spaki obsługiwał, co? Tak. No? Spaki to on będzie obsługiwał, jak go dorwę. Halo? Panie Kaziu, co mi pan za szmelcu zamontował? No oponę mi rozsadziło. No i co ją zrobić? Proszę przyjechać i wymienić oponę. Panie, ja nie mam czasu. Ale ja auta nie mam. Ach, auto to pan masz. Oponę też pan masz, tylko spuchniętą. Nie wiem, może za 2 tygodnie. No jak za 2 tygodnie? Się zobaczy. Halo? Halo? Chciałeś? Dobra, dzwonię do Mariusza. Mam takiego speca, sprawdzonego od opon. Zrobić to po znajomości z upustem. I pewnie... No co? Żebyś nie zgubił. Musimy mieć gwarancję, żeby nie było jak ostatnio. Co? Znowu bez faktury wziąłeś? A skąd ty się taki mądry zrobiłeś, co? A ze szkoły publicznej, z takiej zakasy, z twoich podatków. Do której chodzę po chodnikach, które też są z twoich podatków. A jajeczka kupiłeś? Tak. A gdzie one są? Ale śmierdzi, fu! O nie, u pani Litki kupiłeś te jajka? Przestań, dawaj paragon, już ja jej nagadam. Nie, czekaj, wiesz co, lepiej ja jej nagadam i polecę po nowe. Myślisz to samo co ja? Tak, a najgorsze, że jemu w ten sposób zawsze wychodzi wszystko drożej. Kto to posprząta? Nie ja. Jak to? Wojtuś, do faulu trzeba umieć się przyznać, to jest ta elementarna uczciwość. A ty wychowałeś oszusta. Oj, Belek, uważaj.